No, na posiedzeniu zarządu gminnego naszego strażackiego proponowałem druhom, żebyśmy zrobili jakieś rozgrywki. Czy to w piłkę siatkowo, czy w piłkę nożną. No i ten, pani wójt no i zarząd zaakceptował ten mój wniosek, żebyśmy jednak robili rozgrywki strażackie. Siatkówkę, bezpieczniejsze są, bo piłka nożna to wiadomo zaraz, tuczenia, kontuzje, a szkoda naszych druhów. Powiem szczerze, należą tu się ogromne podziękowania komendantowi gminnemu, panu Benedyktowi Pietryce, który to właśnie już dawno podzielił się marzeniem ze mną o tym, żeby zorganizować taki turniej. I właśnie to doszło do skutku. Grają drużyny z OSP, z terenu gminy, tak jak powiedziałam, 8 drużyn, a mianowicie OSP Dwornia, OSP Ksawerynów, OSP Świder, OSP Wilczyska, OSP Wola Mysłowska i OSP Osiny, OSP Jarczew jeszcze, tak, grają. Rywalizacja jest bardzo fajna, widzę, że tutaj druhowie przybyli naprawdę z mocną siłą, trenowali. Myślę, że ten dzień będzie naprawdę powtórzenia w przyszłości. No, ostatnie dwa tygodnie ćwiczyliśmy średnio 3 razy w tygodniu. Ciężko. Zobaczymy, jakie będą efekty. Wszystkie jednostki jednoczyły się w dwóch szkołach, w Lisikierzu i w Mysłowie. Także zobaczymy, jak to dzisiaj będzie, kto będzie najlepszy, wygra najlepszy. Super, liczymy, że za rok też to już będzie dalsza ciągłość tego, że się zaczęło. No. Liczymy na więcej, nie? Że za rok też się spotkamy. W liczniejszej nawet gronie może. Może kobieca drużyna. Bardzo fajnie, dziękujemy bardzo pani wójt za zorganizowanie pierwszych międzygminnych zawodów sportowych w piłkę siatkową. Od 96 roku, jak tu powiedział prezes gminny, nie było takich zawodów sportowych. Bardzo się cieszymy, jest to integracja wszystkich jednostek OSP z naszej gminy. Jest ich 9, no szkoda, że jednostka nie mogła dotrzeć, ale może następnym razem dotrą. Jest bardzo fajnie, cieszymy się, liczymy na zwycięstwo. Pierwszy mecz się udało wygrać, tak, z Osinami. Dziękuję naszym chłopakom, że się tak licznie stawili, że się integrujemy, że gramy i życzę powodzenia. Niech wygra najlepszy.